Mam nadzieję, że długo wyczekiwany od rana program Miłosz Kłeczek Wysokie Napięcie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Telewizji Republika. To jest pierwsze polityczne podsumowanie tygodnia. A jest co podsumowywać i kilka tematów zaraz omówimy. Przedstawiam gości. Wyśmienity skład, profesor Andrzej Zybertowicz reprezentuje Kancelarię Prezydenta. Witam Pana. Dzień dobry. Norbert Pietrykowski, Trzecia Droga, Polska 2050. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Marek Jakubiak, Wolni Republikanie. Witam pana posła. Kłaniam się. Z nami także Jacek Kurski, były prezes TVP, dzisiaj aktywny, czynny polityk Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Witam państwa, witam pana. Oraz pani poseł Urszula Nowogórska, Trzecia Droga, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Jedyny słaby głos tutaj to głos Jacka Kurskiego, co zaskakujące, więc albo pan prezes powinien bliżej mikrofonu, albo reżyserkę poproszę o podniesienie poziomu dźwięku. Szanowni Państwo, temat numer jeden, od którego chciałbym rozpocząć nasze spotkanie, to jest temat marginalizacji naszego kraju na arenie międzynarodowej. To jest wyrzucenie Polski z tej gry o to, jak będzie wyglądała Ukraina po wojnie, ale też z tych bieżących rozmów dotyczących najbliższych miesięcy, co zrobić, żeby Ukraina wygrała tę wojnę, żeby doprowadzić do rozmów pokojowych, żeby zmusić Putina, żeby ten zatrzymał swoją wojenną, niszczycielską machinę. Polski już nie ma w tych rozmowach, a jeszcze nie tak dawno to my nadawaliśmy to tempo, to my wyznaczaliśmy kierunki, to my wywieraliśmy presję na naszych sojusznikach z Unii Europejskiej, ze Stanów, generalnie z NATO. Co się stało? A symbolem tej absencji jest zdjęcie. Proszę spojrzeć, jakie. To jest spotkanie liderów. Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Niemcy. Liderzy tych czterech krajów, w tym największej potęgi militarnej i gospodarczej. Jeszcze urzędujący prezydent Joe Biden spotyka się z przywódcami tych trzech krajów. Kogo tam brakuje, szanowni państwo? Bo przecież mamy tutaj niepełny trójkąt weimarski. Brakuje oczywiście polskiego premiera, Donalda Tuska, króla Europy. Tego, którego nikt przecież w Europie i na świecie nie ogra, bo takie ma kontakty. To ja się pytam, co się stało? Czemu żeśmy z tej gry międzynarodowej o Ukrainę zostali wyrzuceni? Czemu z Tuskiem się nikt nie liczy? Jak będzie wyglądała Ukraina po wojnie, tego nie wie nikt, panie redaktorze. Bo no może wojna ci się panowie skończyła. Wiedzą, wy nie, nie wiecie, nie, bo tam Tuska nie ma. Nie, wojna się jeszcze nie skończyła. Jak się skończy, to będziemy wiedzieli, jak Ukraina będzie wyglądać. Także tego nie wie nikt, chyba że pan redaktor to wie. No to no nie, proszę powiedzieć. Ja mam wiedzieć, mnie tam no, ale pyta pan redaktor, się, że szefa rządu. Natomiast pan premier Donald Tusk otworzył coś, co się nazywa paktem migracyjnym i bardzo dobrze. No bo jest to otwarta. Proszę, jakaś szczera odpowiedź. O, to jest otwarta. Proszę dać czyli mi skończyć. Otwieracie granice na nielegalnych nie, migrantów? Proszę dać mi skończyć. To jest bardzo odważna decyzja, która została zaakceptowana w Europie i bardzo dobrze, bo Europie jest potrzebne, są mocne decyzje, zwłaszcza w takim momencie. Nawet do tego stopnia, że cała Bruksela powiedziała, że to, co zrobiliśmy, czyli czasowe zawieszenie azylu, jest właściwe, z pominięciem oczywiście osób takich jak dzieci czy kobiety w ciąży. Natomiast tutaj głównie chodzi o to, jeżeli chodzi, mówimy o pakcie migracyjnym, głównie chodzi o to, żeby groźni pośle, przestępcy naprawdę, z Białorusi... Ja szanuję to, że pan jest politykiem, ale no bez przesady. Widzi pan moją kartkę, to jest taki szpigiel mojego programu. Tutaj mam migrantów. To są kolejne punkty naszych rozmów. Dobrze. A teraz z panem rozmawiam o panu premierze Donaldzie Tusku. Premier i o Donald tym, Tusk że nie spotyka sobie nie się może ze być wszędzie. Lider, ale takich no, gdzie, spotkań nie będzie wszędzie? Dużo. Takich ale chwilę, panie pośle. Dużo, ja pana pytam o to, dlaczego premier polskiego rządu, kraju, który sąsiaduje z Ukrainą, gdzie toczy się od 2 lat wojna, nie uczestniczy w spotkaniu światowych przywódców, którzy decydują, jakie działania podjąć, żeby jak najszybciej ten konflikt się zakończył. Kiedy premierem był premier Mateusz Morawiecki, nie dość, że pierwszy pojechał na Ukrainę, nie dość, że był w Stanach Zjednoczonych i w kilkunastu krajach Europy, uświadomił naszym sojusznikom, że jeżeli Rosja zdobędzie Ukrainę, to potem Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, a może w innej kolejności, uświadomił Niemców, czy zmusił Niemców razem z Amerykanami do tego, żeby coś więcej dali niż 5000 hełmów, a dzisiaj Donalda Tuska już nie ma na tej krótkiej ławce rozgrywających. Co się stało, no, żeście w kilka miesięcy zaorali polską politykę międzynarodową?
jak załadaliśmy, wczoraj Bruksela potwierdziła, że zawieszenie azylu jest... Boże, ja nie pytam Bruksela. O azyl, ja panie wiem, pośle, pytam ale, pana o Ukrainę. Panie redaktorze, nie było wczoraj Donalda Tuska, będzie na kolejnym spotkaniu, naprawdę. I wtedy zobaczymy, co pan redaktor powie, będzie na kolejnym spotkaniu. Już nie mówmy, już nie wykluczajmy nas z Europy, już nie wykluczajmy. My jako Polska przeznaczamy największe pieniądze na zbrojenia w całej Europie. Dlatego naprawdę jedno spotkanie... wszystkiego nie czyni. Poczekajmy, zobaczymy. Donald Tusk jest liderem europejskiej polityki i to jest niezaprzeczalny fakt. Ale a to, jak że liderem europejskiej polityki, jak go nikt nie zaprosił tam? Niemcy go informują o tym, że zamykają granice, potem jak zamkną granice. To, na jednym spotkaniu naprawdę o niczym nie świadczy. Poczekajmy dalej, za tydzień będzie na kolejnym spotkaniu, wtedy zobaczymy, panie redaktorze, co pan redaktor powie, czy będzie, czy nie będzie. Bo jak będzie, to państwo nie będziecie mówić, jak go nie ma, to mówić. Panie pośle, to nie jest spotkanie jakiejś podkomisji w polskim Sejmie czy zespołu parlamentarnego do spraw Ukrainy, tylko to jest spotkanie na szczycie, na najwyższym szczycie. Jest tam prezydent Stanów Zjednoczonych, przylatuje do Berlina. Daleko do Berlina z Warszawy nie ma. Nawet jest dobra autostrada A2. Dlaczego tam nie ma polskiego premiera Marek Jakubiak? Aba, też bym to chciał wiedzieć, dlatego że to, co pan poseł przed chwilą powiedział, że my się zbroimy na potęgę, jak nikt w Europie i poza naszymi głowami zaczynają się zaniepokojeni tym faktem ludzie zbierać, no to powinno to włączyć wszystkie czerwone lampki. Natomiast, proszę państwa, no jak zwykle, no chodzi o geszefty niemieckie, chodzi o przejęcie kilkuset miliardów euro zdeponowanych środków rosyjskich w zamian za pokój na Ukrainie. I zdaje się, że jedną z ważniejszych konkluzji tego spotkania było to, że te państwa, które brały udział w tym spotkaniu, proszę państwa, odbudują Ukrainę. Gdzie jest Polska? No Polska jak zwykle. Cały czas mówię, służącego miejsce jest w kuchni i tam Donald Tusk się dzisiaj znajduje. Nie ma czegoś takiego jak polska polityka zagraniczna. Wtedy, kiedy to się odbywało, minister spraw zagranicznych robił sobie sweet focie we Włoszech na tle samolotu Rzeczypospolitej, zamiast aktywnie działać na niwie międzynarodowej. Nie ma dzisiaj czegoś takiego jak polityka zagraniczna. Polityka się Polska cofnęła. Dzisiaj nie jesteśmy żadnym graczem. Jak byliśmy silni, podmiotowi, to wtedy nas się szanowało i prezydent Stanów Zjednoczonych nie leciał do Berlina, tylko leciał do Polski. Przepraszam, panie pośle, to może jest tak, i to do posła Jakubiaka i do reszty, ale też do pana tutaj posła z Polski 2050, że trudno, żeby był Tusk zaproszony, skoro Polska nawet nie ma swojego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, nie? No nie ma swojego ambasadora. Jak wy po prostu nie dbacie o konstytucję, nie przestrzegacie konstytucji, lekceważycie naszego prezydenta, macie tam jakiegoś kierownika ambasady, no to z jakiej racji polskiego premiera ma prezydent Stanów Zjednoczonych i kanclerz Niemiec zapraszać? Ja mam znowu odpowiadać? Ale w tylu jest tutaj polityków, pan, no, trudny temat, proszę to, bo tłumaczyć. Powinniśmy się umówić na jedną stronę. Oczywiście, dobra oglądalność, ma pan czas na promocję. Ja powiem w ten sposób. No nie ma ambasadora, niedługo się skończy, niedługo będzie nowy prezydent i naprawdę wszystko wejdzie na właściwe tory. Jest dzisiaj blokowany. Wszystko, czego nie zrobimy, pan prezydent blokuje. No nawet, powiem szczerze, co mnie bardzo zaskoczyło, strategia onkologiczna. No nawet takie rzeczy blokować. No nie można tak współpracować. My musimy współpracować politycznie. Prezydent, zresztą dał tego wyraz, no nie jest prezydentem wszystkich Polaków. I tu jest największy. Orędzie słuchaliśmy prezydenta. Jest prezydentem jednej Boże partii. Święty. I to jest ogromny problem. Szanowni państwo, to jest ten szpigiel mojego programu. Panie pośle, Duda, granica, no to jest trzeci temat. Widzi pan no widzi. Duda, no. Wystąpienie w Sejmie, trzeci temat. A teraz rozmawiamy... A gdzie jest na temat ambasadorów, pan pokaże tutaj. Ale to jest wątek poboczny tego, żeście zaorali polską ale zgodnie politykę z ustawą, przecież posłami jesteśmy. Zgodnie z ustawą powołuje i odwołuje ambasadorów prezydent Rzeczpospolitej. Tak. Co się pan martwisz? No właśnie. Ale jak wy jakiegoś tam kierownika szatni w postaci szlepfa kierujecie do Stanów Zjednoczonych, to nic dziwnego, bo i Amerykanie się burzą to pan i prezydent się burzy. No. To pan redaktor się martwi. Ja się martwię, bo jeżeli pan dzisiaj mówi, że to jest jakieś tam spotkanie i się nie martwić trzeba tym, że Tuska tam nie ma, bo będzie kolejne. Będzie kolejne i porozmawiamy. Chciałbym spytać pana profesora Zybertowicza, czy tak można do tego podejść, jak pan poseł Pietrykowski. Teraz Tuska nie zaproszono, może zaproszą go kolejnym razem. Spuśćmy kurtynę milczenia. Można tak podejść, oczywiście, że można tak podejść, bo... W zasadzie, że wszystko można, tak? Nie, nie tak. To jest podobnie jak z komentowaniem badań opinii publicznej. Każdy socjolog wie, że jedno badanie to może być błąd warsztatowy, może być tymczasowe, chwilowe wahnięcie nastrojów. Dopiero jak się spotykają doradcy...
doradcy socjologowie poszczególnych ugrupowań partyjnych zawsze przeglądają badania z ostatniego miesiąca, z wszystkich pracowni wyciągają średnią. I pytanie jest, czy ta nieobecność, rażąca nieobecność Donalda Tuska na tym spotkaniu będzie wyjątkiem, czy ona będzie w stanie się pewną normą. Prawda? Oczywiście sytuacja jest niepokojąca, bo nie znaleziono nawet małego zydelka dla Donalda Tuska. Ja zamiast tego zdjęcia panów na stojąco wolę zdjęcie, które Jacek Sariusz-Wolski zamieścił z tego samego spotkania na Twitterze. Panowie siedzą w małym pokoiku i tam jest miejsce na taki zydelek, na którym mógłby przysiąść Donald Tusk. Jest pan złośliwy. Ale długo... Ocena skuteczności tej polityki musi być jednak długofalowa. Może się okazać, że pan poseł ma rację, ale może się okazać, że to jest, szerszy trend konfrontacji blagi Donalda Tuska z rzeczywistością, bo ta blaga polegała na tym, że za rządów Zjednoczonej Prawicy Polska miała nie posiadać żadnej pozycji w Europie, mimo, jak wiemy, pan tu przywołał podwójnych odwiedzin prezydenta Bidena w naszym kraju i szeregu innych ważnych wizyt, a teraz ta pozycja miała być odbudowana. I nieobecność jedynego kraju, który... Przepraszam, panie profesorze, że panu wejdę w słowo. Czy pan mi może przypomnieć, ile razy za rządów Prawa i Sprawiedliwości prezydent Biden odwiedził Berlin? Ani razu. No, prezes Kurski przypomniał. Ani razu nie odwiedził Berlin. Najwyraźniej... Tutaj rządzi Platforma, a Biden jeździ do Niemiec. Jak premier Morawiecki mówił Bidenowi, nie lataj do Berlina, to go słuchał, a teraz... posłucham. Ale jeśli chcemy rzeczywiście oceniać pewne procesy, musimy oceniać szerszą gamę informacji. To jest niepokojący sygnał i pytanie jest, czy to będzie wyjątek, czy zasada. Czy pomijanie Donalda Tuska w sprawach naszego sąsiada i w sprawach naszego bezpieczeństwa stanie się normą. I tylko to już mniej życzliwy komentarz do pana posła, mianowicie to, że Polska wydaje na zbrojenie najwięcej w Europie, to jest osiągnięcie poprzednich rządów. To była wola polityczna prezydenta Dudy, premiera Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wspólna wola polityczna spowodowała przesunięcie bardzo poważnych środków wypracowywanych przez nasze społeczeństwo na zbrojenia. Całe szczęście, jak prezydent Borędziu powiedział, w obszarze polityki bezpieczeństwa wewnętrznej jest konsensus i obecna ekipa podtrzymała wysoki poziom zbrojeń. Ale nie obecnie rządzący to zainicjowali. Szanowni Państwo, informacja dla Państwa. Program Wysokie Napięcie zagościł w naszej ramówce do godziny 10:31. A jak zarząd pozwoli, to może nawet do 10:32. A ja muszę opuścić ten program o 10:10. No to jeszcze zobaczymy. Ochroniarz zamknął drzwi, nie wypuścimy pana profesora. W każdym razie program wydłużony i teraz standardowo 9:05, jak się uda, do 10:31. Czyli ochroniarz rejtanem leży pod drzwiami? No, pilnuję, żeby nikt nie wchodził i nie wychodził w trakcie trwania tego programu. Panie profesorze... Ciekawe, jak szamotaninę z ochroniarzem sfilmujecie? No, nie sfilmujemy. Panie profesorze, chyba że pan poseł Pietrykowski będzie wychodził na siłę. Panie profesorze, a tak poważnie. Ja mówię poważnie. Trójkąt weimarski. Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, opozycja formułowała taki zarzut, że jakby symbolem także dewastacji naszej pozycji na arenie międzynarodowej wśród najbliższych sojuszników jest uśpienie tego trójkąta weimarskiego i były obiecanki, cacanki, że zostanie odbudowany. Mamy tutaj przywódcę Berlina, Francji, nie ma tylko przywódcy Warszawy, więc ta oś Warszawa-Berlin-Paryż nie funkcjonuje. A pan profesor odpowiedział na to pytanie. Tak, pan zaprana profesora teraz będzie się odpowiadał. Myślę, nie odpowiedział pan to. W tym punkcie pan poseł... Poczekajmy, naprawdę. Dobrze. No. Zareagował. Nieszczęście polega na tym, że Angeli Merkel nie ma i dlatego Tuska nie ma. No. Natomiast bez wątpienia argument wcześniej tu przywołany, że pogrywanie sobie przez ministra Sikorskiego i premiera Tuska z nominacjami ambasadorskimi na pewno nie sprzyja naszej pozycji międzynarodowej, bo są pewne procedury dyplomatyczne i ktoś, kto nie złożył listu uwierzytelniających w kraju goszczącym i został odwołany, a osobą, która nie złożyła tych listów, jest chargé d'affaires,
czyli najwyższy rangą przedstawiciel danego kraju na placówce, nie jest traktowany takim samym szacunkiem i nie ma takich samych możliwości działania, jak formalnie przyjęty ambasador. I bez wątpienia ta jakaś gra, w której próbuje się, prezydent odpowiedział w orędziu, próbowano wysłać na placówkę jako ambasadora człowieka, który będąc uczestnikiem tak zwanej konferencji ambasadorów zarzucał polskiemu państwu popełnianie zbrodni w procesie obrony naszej granicy z Białorusią, to jest działanie niedopuszczalne, odwraca całą narrację platformerską o prorosyjskości PiSu do góry nogami, bo nagle ktoś, kto włączył się jako były polski ambasador w działanie hybrydowej wojny białorusko-rosyjskiej z Polską, ma być teraz za to, że się włączył w krytykowanie działań polskiego państwa broniących granice, ma być nominowany w nagrodę, zostać ambasadorem. To jest stuprocentowa prorosyjskość. Prezydent to zablokował. I być może właśnie ta niemądra polityka ambasadorska ministra Sikorskiego przyczyniła się do osłabienia naszej pozycji. Bardzo proszę, pan Jacek Kurski, co to znaczy dla Polski, jeżeli my będziemy wyeliminowani z tych rozmów, decyzji dotyczących przyszłości Ukrainy i jeżeli chodzi o rozmowy pokojowe i przyszłą odbudowę też Ukrainy. Ja tylko przypomnę jeszcze, panie prezesie, Wołodymyr Zełenski przedstawił plan zwycięstwa, składający się z 5 punktów i 3 tajnych protokołów, załączników. I tutaj również Polska jest marginalizowana. Kraj, który udzielił jednego z najwyższego wsparcia, na pewno w regionie, nie ma dostępu do tajnych załączników. Mają Włosi, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale Polska jest pomijana nawet przez samą Ukrainę dzisiaj. Tak, w ogóle tajne załączniki to się średnio w polskiej historii kojarzą, jeśli ktoś pamięta pakt Ribbentrop-Mołotow i tajny załącznik o podziale i rozbiorze czwartym Polski po agresji Hitlera i Stalina na Polskę. Natomiast tutaj można odpowiedzieć, w zasadzie Trzaskowski, ja dam już parę lat temu wyjaśnił, dlaczego Tuska w tych rozmowach nie było. Jeżeli po co nam CPK pod Warszawą, skoro niedługo będzie otwarty port lotniczy w Berlinie, no to po co nam Tusk na tych rozmowach, skoro jest tam kanclerz Scholz? No, Tuska reprezentuje tam Scholz i dlatego tam Tuska nie ma. To jest oczywiście skandal, dlatego że Polska wydała największy wysiłek, wygenerowała po wybuchu agresji, po ataku Putina na Ukrainę. My jesteśmy tym centrum logistycznym, to my przyjęliśmy wiele milionów Ukraińców, którzy poszli, duża część dalej, ale spora część została. Oni zostali wchłonięci przez polską tkankę społeczną. Tutaj bez żadnego obozu przesiedleńczego miliony Ukraińców tutaj funkcjonują w polskiej gospodarce, w polskiej przestrzeni publicznej. To jest olbrzymi sukces Polski i moralny, i merytoryczny w tematyce uchodźczej, imigranckiej. Natomiast Polska najwięcej pieniędzy proporcjonalnie do swojego PKB ze wszystkich krajów świata przekazała na pomoc Ukrainie. Jeżeli my dzisiaj mówimy już o przekroczeniu 5% wydatków na zbrojenie, to dużą część tych 5 punktów procentowych stanowi wartość uzbrojenia, którą przekazaliśmy Ukrainie do walki z najeźdźcą. I Polska jest tutaj również strategiczna z punktu widzenia hubu logistycznego i transportów uzbrojenia na Ukrainę. W związku z czym Polska ponosi gigantyczny wysiłek wsparcia Ukrainy. I powinna być w tych rozmowach. Proszę zwrócić uwagę, kto tam się zebrał. Tam się zebrały Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. O ile Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zareagowały bardzo profesjonalnie po ataku Putina, to znaczy od razu jednoznacznie miały taką samą diagnozę jak Polska i również uczestniczyła w ważnym stopniu w przekazywaniu uzbrojenia i wsparciu politycznym i militarnym, o tyle Francja i Niemcy prowadziły kunktatorską grę. Obliczono na to, że za parę dni czy za parę tygodni Ukraina padnie, trzeba się będzie dogadać z Putinem i robić business as usual. I być może dalej zarabiać na futrować Putina petrodolarami z Nord Streamu 1 i ze skrótce uruchomionego, zanim nie został wysadzony Nord Streamu 2. Postawa Niemiec i Francji była tutaj bardzo dwuznaczna, bardzo nieuczciwa
I dzisiaj jest czymś dla Polski kompromitującym, że Francja i Niemcy są w tym układzie. Niemcy, które sprawiłyby się 5000 hełmów, o czym już była mowa, a Polski nie ma. Tusk jest po prostu chłopcem na posyłki. Tusk nie jest żadnym królem Europy. Tusk jest od podawania marynarki Junckerowi. Tusk jest po prostu reprezentowany tam przez Scholza jako jego tutaj przedstawiciel. To, że Tusk kiedyś straszył nas interwencją zewnętrzną, doskonale pokazuje, gdzie jest jego centrum decyzyjne i wokół kogo jest lojalny. I druga sprawa, o której pan redaktor powiedział, bo warto, żeby to wybrzmiało przy okazji tego orędzia i tych paru wywiadów, których przy okazji orędzia do Sejmu udzielił pan prezydent Andrzej Duda. Przecież od 35 lat istniała w III Rzeczpospolitej praktyka, nawet w warunkach koabitacji rządu z prezydentem z innej opcji, uzgadniania ambasadorów. Polegało to na tym, że prezydent najpierw zostaje w sposób nieformalny poinformowany, na kogo przyjdzie wniosek nominacyjny o listy uwierzytelniające i o reprezentowanie Polski, a potem następowało powołanie. Oczywiście, że to nie prezydent wyznacza. Wyznacza rząd, ale prezydent powołuje, w związku z czym tu musi być Junckim, tu musi być komunio, to musi być zgoda w imię polskiej racji stanu. I to, że dzisiaj nie mamy w Stanach Zjednoczonych ambasadora w pełnej randze, bo ambasador Magierowski został niesłusznie, nieprawnie wezwany do Polski, nie reprezentuje Polski, jest kompromitacją. Dlatego, że nominacja dla Klicha, który nie tylko, że miał te komentarze, o których powiedział pan profesor Zwertowicz, ale Klicha, który... Względem Donalda Trumpa, przypomnijmy. ...kompromitował w sprawie Smoleńska i Klicha, który wsławił się obrzydliwymi komentarzami na temat Trumpa, który jest bardzo prawdopodobnym zwycięzcą. Za dwa tygodnie będzie już elektem, bardzo możliwe, że będzie elektem w Stanach Zjednoczonych, prezydentem Stanów Zjednoczonych. I upieranie się przy nominacji tak skompromitowanego człowieka o żadnej pozycji międzynarodowej jako przedstawiciela Polski w Stanach Zjednoczonych wystawia jak najgorsze świadectwo rządowi Donalda. Czyli pozycji w Unii Europejskiej nie ma żadnej, a pozycje czy relacje ze Stanami Zjednoczonymi systematycznie sobie psujemy naszą polityką zagraniczną. Jest jeszcze jeden aspekt. To znaczy, jeżeli my dzisiaj nie prowadzimy rozmów i nie uczestniczymy w rozmowach dotyczących przyszłości Ukrainy i rozmów pokojowych i późniejszej odbudowy, Polska miała bardzo mocno partycypować w odbudowie Ukrainy. Polscy przedsiębiorcy mieli zarabiać na odbudowie Ukrainy. Ja nie wiem, jak to się skończy, jeżeli tam nie ma Donalda Tuska, a jest, jak powiedział Jacek Kurski, Olaf Scholz i Emmanuel Macron. Ale jest jeszcze jeden punkt. Tak, panie redaktorze, że my będziemy podwykonawcami firm niemieckich. No. Jest jeszcze jeden... Jeżeli tam idziemy, to jako podwykonawcy, a nie jako główni wykonawcy. Jest jeszcze jeden punkt tego planu zwycięstwa. Jak pan na to patrzy? Wołodymyr Zełenski proponuje, żeby po zakończeniu wojny w Europie wycofano z Europy część, czy wszystkie kontyngenty amerykańskie i zastąpiono je kontyngentami ukraińskimi. Czy uważa pan, że z Polski powinni wyjechać amerykańscy żołnierze i powinni stacjonować tu ukraińscy żołnierze? Absolutnie. Nie było o tym jeszcze dyskusji w partii, więc nie prezentuję stanowiska partii, bo temat jest świeży, ale każde podniesienie ręki na obecność amerykańską w Europie, na flance wschodniej NATO, jest godzeniem w strategiczne interesy Polski, dlatego że Stany Zjednoczone są jedynym realnym gwarantem bezpieczeństwa światowego. Te wszystkie mrzonki o armii europejskiej są tak de facto próbą wyparcia Ameryki z Europy i próbą dogadania się na zasadzie właśnie business as usual z Rosją taką, jaką ona jest. W związku z czym nie możemy się nigdy zgodzić na to i dziwię się, że prezydent Zełenski tego rodzaju rozważania snuje. Powinien się raczej skoncentrować na przekonaniu wspólnoty europejskiej i światowej, międzynarodowej do zgody na użycie pocisku dalekiego zasięgu przeciwko Rosji, bo bez tego się tej wojny ani nie wygra, ani nie zremisuje. W związku z czym to są realne, może to jest w tych protokołach tajnych, ale nie zostanie uzyskana żadna satysfakcjonująca pozycja frontowa stanowiąca podstawę do negocjacji i zamknięcia wojny bez zgody na użycie mocniejszej broni w imieniu Ukrainy przeciwko Rosji. To są realne... No to problemy. Ukraina też mówi albo NATO, albo broń nuklearna. Pani poseł Nowogórska, przepraszam, że w ostatniej kolejności, ale już pani wysłuchała wszystkich. Czy pani też, tak jak pani kolega z trzeciej drogi, będzie bagatelizowała tę absencję polskiego premiera na tak ważnym spotkaniu? Ja powiem, ja może zacznę tak. Gdyby się zdarzyło, że na kolejnych spotkaniach, które będą się odbywać, rzeczywiście Polski nie było, to by było źle.
Natomiast na pewno musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt. Prezydent Biden kończy swoją kadencję jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc rozumiem, że jest to niejako podsumowanie tego wszystkiego, co przez jego kadencję się działo, więc być może i stąd ta wizyta. Ale proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę. Prezydent Joe Biden, to spotkanie odbywało się w piątek rano, zdaje się, a w tym samym czasie przedstawiciele polskiego rządu, między innymi premier i minister, premier Tuski, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przebywali w Brukseli. W związku z czym powiem tak, mam nadzieję, że ta absencja jest jednorazowa i mam nadzieję, że rzeczywiście Polska w tych wszystkich sprawach dotyczących odbudowy Ukrainy będzie miała znaczący głos, tym bardziej, że jako kraj przyfrontowy jesteśmy pierwszym krajem, który jest granicą europejską i granicą natowską. Więc olbrzymia odpowiedzialność i ogromna rola na nas spoczywa. I tutaj nie możemy być pomijani z uwagi na tą wagę, która jest w związku z tymi obowiązkami. Natomiast nie ma takiej możliwości, panie redaktorze, jeżeli komukolwiek w głowie urodził się pomysł, żeby wycofać wojska amerykańskie z Europy, to jest to chory pomysł, na który nikt nie powinien się zgodzić. Bo rzeczywiście prawdą jest to, co powiedział prezes Kurski, że obecność wojsk amerykańskich w Europie daje gwarancję stabilności i właściwego również właściwej kontroli tego wszystkiego, co dzieje się, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Żeby tutaj nie został zaburzony wewnętrzny przepływ sił i środków pomiędzy Unią Europejską i NATO, a generalnie w stosunku do całego bezpieczeństwa, które dotyczy nie tylko Polski, ale generalnie całej Europy. Pani poseł, to tłumaczenie, które tutaj Trzecia Droga uskutecznia, ja tego nie kupuję, bo z jednej strony nie ma premiera Donalda Tuska na spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z przywódcami Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. To nie jest tak, że to jest jakieś podsumowanie. To były rozmowy o Bliskim Wschodzie i o Ukrainie. Dwa obszary. Tutaj decyzje są podejmowane na bieżąco. To nie jest tak, że Biden mówi, z moim poprzednikiem rozmawiajcie tak albo tak, w zależności czy tam wygrają demokraci czy republikanie. To na bieżąco pewien schemat działania się uzgadnia. Nie ma tam Donalda Tuska, co jest osłabieniem pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Państwo tłumaczą to w ten sposób. Wtedy Donald Tusk był w Brukseli na szczycie Rady Europejskiej. No i co tam robił Donald Tusk? Znowu szkodził Polsce. Tutaj osłabia naszą pozycję na arenie międzynarodowej, a jednocześnie szkodzi Polsce, bo przepycha kolanem razem z innymi pakt migracyjny. Konkluzje Rady Europejskiej są takie, uzgodnione dzięki zgodzie polskiego premiera również, żeby przyspieszyć wdrażanie w życie paktu migracyjnego. Z jednej strony premier mami opinię publiczną, koalicja rządowa mami opinię publiczną tym, że zawiesi prawo do azylu, ale z drugiej strony zgadza się na pakt migracyjny, czyli nie będziecie wpuszczali tutaj osób prześladowanych na przykład przez białoruski reżim, im powiecie nie, nie macie prawa, żeby złożyć wniosek azylowy, ale już odpowiednie kwoty migrantów pod groźbą kary finansowej do Polski będziecie wpuszczać. Dlaczego? Bo budujecie 49 ośrodków dla cudzoziemców za prawie 500 000 000 zł. To jest rzetelny obraz całej sytuacji, pani poseł. Panie redaktorze, powtórzę jeszcze raz. Gdyby się zdarzyło tak, że po raz kolejny Polski nie będzie na takich spotkaniach i negocjacjach, to źle. Ale ja o migrantach teraz. Natomiast odnosząc się do tej drugiej kwestii, którą pan przywołał, no to wie pan, zawieszenie polityki azylowej jest ważnym elementem również bezpieczeństwa migracyjnego i kontroli tego wszystkiego, co się dzieje. Natomiast kiedy mówimy o migrantach z Białorusi, kiedy mówimy o uchodźcach z Białorusi, to myślę, że tutaj należałoby poruszyć jeszcze jedną kwestię. I tutaj w tej kwestii wszyscy mamy zaniedbania, bez wyjątku, na którą partię bym nie popatrzyła. Mówię o repatriacjach. I gdybyśmy ten temat uskutecznili, rozbudowali i przyspieszyli, to myślę, że wielu obywateli Białorusi, którzy są prześladowani na Białorusi, w Polsce by się znalazło, bo mają polskie korzenie. Natomiast jeżeli chodzi o politykę migracyjną, panie redaktorze, dla mnie również jako członka Komisji Obrony Narodowej bardzo ważne jest to, co dzieje się, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo polskich obywateli, polskich granic. I ja nie zgadzam się na to, żeby bez kontroli przechodzili obywatele przez granicę polsko-białoruską, licząc na to, że jak przejdą tą zieloną granicę,
to dostaną tutaj zgodę na azyl. Nie może tak być. Miejsce do przekroczenia legalnego to są przejścia graniczne i tak powinno pozostać. Zgoda, pani poseł, ale dzisiaj głównym problemem jest to, że Unia Europejska chce wrzucić do Polski nadmiar nielegalnych migrantów, którzy zalegają w takich krajach jak Francja, jak Niemcy, jak Włosi i tak dalej, w Hiszpanii. Oni już mają ich dosyć i oni chcą ich przerzucić do Polski. Państwo mówią, że będą uszczelniać granice z Białorusią. Kiedy pani koledzy z rządu głosowali przeciwko budowie zapory na tej granicy. Ja nie My mówię, byliśmy za. Ale ja mówię pani koledzy z koalicji. PSL głosował za, ale reszta frakcji głosowała przeciwko. Teraz mówicie, że chcecie uszczelniać granice z Białorusią, kiedy ja mówię zupełnie o innym kierunku. Niemcy już przywożą nam radiowozami swoimi niemieckimi migrantów do Polski. Jak powiedział minister Kierwiński czy minister Siemoniak, mamy 20 tysięcy teraz nielegalnych migrantów. Budujecie 49 ośrodków. Jest pomysł. Jeżeli prawdą jest to, że chcecie bezpiecznej Polski, jest pytanie referendalne, jest inicjatywa obywatelska. Proszę spojrzeć, jak to pytanie referendalne miałoby wyglądać. Za odrzuceniem przymusowego przyjmowania nielegalnych migrantów, które skutkuje ryzykiem spadku bezpieczeństwa osobistego i ekonomicznego. Czy takie referendum powinno się odbyć? Jeszcze pani poseł, niech mi pani powie. Czy, wie pan, takie pytanie, może nie dosłownie, ale takie pytanie padło przecież już w referendum, które było organizowane. No to natomiast referendum, do którego żeście skutecznie zniechęcili obywateli. Przepraszam, ja brałam udział w tym referendum w czasie kampanii wyborczej. Jak mnie pytano, czy pójdę do referendum, powiedziałam, że pójdę i że odpowiemy rzetelnie na te pytania. W związku z czym ja mam czyste sumienie, bo uważam, że w takich kwestiach obywatele powinni się wypowiadać. Natomiast panie redaktorze, zadaniem wszystkich państw Europy jest wypracowanie mechanizmu powracania tych ludzi z powrotem do kraju, z którego oni przyszli. Mówię tutaj o polityce migracyjnej i o migrantach. Albo porozumienia z takimi państwami jak Turcja, którzy te państwa będą przyjmować za odpowiednią gratyfikacją. To jest wszystko do ustalenia, tylko niestety musimy wszyscy usiąść i poszukać ponadpolitycznych rozwiązań, bo inaczej tych kwestii się nie da uregulować. No da się, dzisiaj macie większość, macie rząd. Marek Jakubiak, jeżeli nawet uda się zebrać, na pewno uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów i ten wniosek referendalny, inicjatywa trafi do Sejmu, czy zyska aprobatę? Czy tak jak w przypadku tego wniosku Solidarności z 2012 roku 2 miliony podpisów zostanie zmielonych i wyrzuconych do kosza, bo ten rząd po prostu nie chce zobowiązać się do tego, że będzie strzegł polskich granic przed nielegalnymi migrantami? Jeżeli na to wpływ będzie miało PSL i Polska 2050, a będzie miało, to referendum może wejść w życie. Natomiast jeżeli zagłosują tak jak Tusk, no to nie wejdzie w życie. Będzie, panie pośle, jeżeli pan marszałek Hołownia pod obrady Sejmu przedłoży taki projekt, a on może go włożyć do zamrażarki, której nie ma przecież. No przecież nie ma, no to nie wsadzi. No to no, mamy, ale jednak tutaj jest przedstawiciela Partii Żółtych i niech się tłumaczy. Bardzo chętnie. Bardzo natomiast chętnie. Powiem, proszę państwa, tak, że tu nie chodzi o azyl żaden. Azyl można sobie zawieszać. W tej chwili uszczelnianie granicy wschodniej będzie miało miejsce. Natomiast my mówimy o imigrantach, którzy będą z zachodu przychodzić do Polski. I to jest główne niebezpieczeństwo. Niemcy mówią już o tysiącach przerzuconych i w Warszawie wyraźnie ich widać. To nie jest tak, że ich nie widać. Oni już są. Mamy pierwsze przypadki zbiorowych gwałtów, mamy już, proszę państwa, agresję na ulicach i co by dużo nie mówić, niestety, ale ten rząd legitymizowany przez Polskę 2050 i niestety PSL, mimo że takie oświadczenia, ja akurat pani poseł zdanie na ten temat doskonale znam, niestety, ale legitymizujecie ten rząd. Ten rząd, dopóki będzie Tusk, będziemy mieli generalnie wielki problem, dlatego że nie na salonach, okazuje się, jest miejsce Tuska, tylko w klepaniu tego, co Niemcy chcą. A Niemcy zamknęli własną granicę, zawiesili Schengen, kolejki są i nikomu to nie przeszkadza. Dlaczego polska granica jest niezamknięta? Bóg raczy wiedzieć, może Tusk. No powiem, że niedobrze, proszę państwa, jest. Bardzo niedobrze, z punktu widzenia ekonomicznego również. Dlatego, że ci uchodźcy będą nas kosztować, oni będą dostawać, proszę państwa, gratyfikacje większe niż nasi emeryci. Pytam się, co tu jest grane w ogóle? Będzie referendum?
Z tego, co mi wiadomo, to rok temu już było referendum dotyczące migracji. Panie redaktorze, jaka wtedy była frekwencja? Proszę powiedzieć. Panie pośle, niech mi pan powie, jakie instrukcje żeście dali tym paniom i tym panom, którzy tam zasiadali za stołem w tych lokalach wyborczych. Oni pytali ludzi, czy na pewno chcą kartę referendalną, tak? Aha, czyli pamięta uważa pan, że to było złamanie kodeksu wyborczego? Uważa pan, że to było... Pamięta pan, żeście skutecznie zniechęcili naród do tego, żeby kwintesencję demokracji, którą jest referendum, po prostu uznać za... że jej nie ma. Ja się musiałem awanturować o kartę. Niesamowite, panie redaktorze, pan pyta i sam pan odpowiada. Nie, pan mi zadał pytanie, no to ja w drodze grzeczności wyjątkowo odpowiedziałem. To jeszcze się spytam pana redaktora, jaki jest koszt referendum w Polsce przeprowadzenia? Czy pan wie? O, masz jakie oszczędy się znalazł. No, ale chwila, moment. No niech odpowie pan. To nie jest tak, że jak pan raz mi zadał pytanie, to już będzie taka praktyka, że pan pytanie zadaje, ale w drodze grzeczności jeszcze raz panu odpowiem. Bardzo pana proszę. To jest tak, panie pośle, że gdybyście wtedy nie zniechęcili ludzi do tego, żeby wzięli udział w referendum, gdybyście nie mamili opinii publicznej, że nie ma zagrożenia i gdyby to referendum było wiążące, to nie trzeba byłoby go przeprowadzać drugi raz. I koszty są takie, gdyby to referendum było wiążące wówczas, to byłyby o wiele niższe niż teraz, bo wtedy było przeprowadzane razem z wyborami parlamentarnymi i jedynym kosztem tamtego referendum był druk kart referendalnych. Nikogo i rzeczywiście nie teraz będzie drożej, tak. Ale to przez was. Nikogo nie zniechęcaliśmy, po prostu naród tak zdecydował. Ja wiem, że może to się nie podobać, ale taka była decyzja, te kilka procent, naprawdę, ja pamiętam, jak straszono wtedy migrantami z Lampeduzy, także pamiętam, była cała akcja przed wyborami przeprowadzona, nic z tego nie wyszło. Niestety, najpiękniejsze jest to, że to naród decyduje, co chce i kogo chce wybrać. I to jest wspaniała decyzja i niech tak pozostanie. Natomiast pan redaktor nie odpowiedział mi na pytanie. Chciałem się dowiedzieć, ile referendum w Polsce bez kosztuje? Bez przesady. Dwa razy dałem panu grzecznościową ale możliwość. Kwotę, kwotowo, mógłby ja panu pan powiedzieć? Powiem tak. Nie umie pan, bo pan nie zna odpowiedzi. Znam odpowiedź, ale nie będę odpowiadał na pana pytania. Ja panu powiedziałem, że byłoby taniej, panie pośle, gdyby były przeprowadzone to referendum i było wiążące razem z wyborami parlamentarnymi. Było wiążące to referendum, niestety. Bo to był koszt kilku milionów złotych druku kart referendalnych. Niestety. A teraz za kilkadziesiąt milionów będzie trzeba zrobić referendum i będzie trzeba, bo wy budujecie 50 ośrodków dla cudzoziemców. Panie redaktorze, niestety i teraz, społeczeństwo pośle, wyraziło się inaczej niż pan by nie, sobie panie życzył. Pośle, ale nie, tak społeczeństwo jest. Się wyraziło, panie społeczeństwo pośle. Niech się pan będzie uczciwy względem naszych widzów i właśnie społeczeństwa. To kto inny się wyraził? Proszę sobie przypomnieć, panie pośle, kto unieważniał referendum? To nie społeczeństwo unieważniało. Nie, społeczeństwo nie unieważniało. Społeczeństwo to zdecydowało. Pana szef, i pana lider szczęście. Dzisiaj, prawdziwy lider. Nie, nie, nie. Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. To referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu. No właśnie, widzi pan poseł. To pan premier Tusk unieważnił referendum, a nie obywatele. Wy po prostu zmanipulowaliście, no niestety, zmanipulowaliście społeczeństwo. No niestety. Piękne jest to, że nie pan redaktor decyduje, czy referendum było ważne, czy nieważne, tylko premier. Społeczeństwo. No nie, premier decyduje. I komisje wyborcze. Nie sąd najwyższy. I komisje wyborcze, także bardzo dobrze. Nie sąd najwyższy. I to cóż. Nie, nie, no nie bardzo dobrze. Nie możemy się zgadzać na takie manipulacje. Już chwileczkę, panie prezesie. Panie pośle, pytam pana, bo pan jest z Polski 2050 i tak się składa, że macie marszałka Sejmu. Jeżeli uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów pod referendum, czy marszałek Hołownia, nie pytam pana, czy to zrobi, bo pan przecież nie siedzi w głowie Hołowni, marszałka Hołowni, natomiast czy powinien jak najszybciej, zgodnie, nie wiem czy z przepisami, ale z dobrą praktyką, poddać ten wniosek pod głosowanie? Na pewno się do tego odniesie. Ale ja pana proszę, że pan się... No ma pan swoje zdanie. Ale przed chwilą pan powiedział, że nie siedzi pan w głowie pana marszałka. Ale ja nie pytam, co zrobi. Pytam, co powinien zrobić. Ja nie wiem, co powinien nie zrobić. Wie pan. Myślę, że na pewno odniesie się do tego. A jaki jest koszt referendum? Ja się pana redaktora Boże pytam. Święty. No Boże Święty. Jak pan wie, to niech pan mówi. Ja nie będę powiedziałem panu. Nawet już w drodze grzeczności panu powiedziałem, że kilkadziesiąt milionów złotych. Dwa razy tyle, co Tokarczuk żeście dali. Czyli kilka razy mniej, czy kilkanaście mniej niż kosztowały w 2023 roku, kiedy zniechęciliście ludzi do udziału w tym referendum. Zniechęciliśmy. Jacek Kurski. Ludzi się nie da zniechęcić. No lat, pani poseł. Dlaczego Tusk nie chce referendum?
To jest bardzo proste, dlatego że jeżeli będzie referendum i będzie ono ważne, to nie ma już gry dla rządu. Rząd jest zobligowany i musi wykonać to, że Polacy odrzucają pakt migracyjny. Ale Tusk chce używać jedynie retoryki antyimigracyjnej, bo mu z badań wyszło, że jego elektorat jest paradoksalnie dosyć podobny pod tym względem do Prawa i Sprawiedliwości, a robić dokładnie co innego. Jest bardzo prosty sposób, panie pośle, na zrobienie referendum. Referendum w Polsce ogłasza prezydent za zgodą Senatu albo większość sejmowa. Jeżeli naprawdę jesteście przeciwko nielegalnej imigracji, to proszę przegłosować w Sejmie albo namówić Senat do poparcia, gdyby wcześniej pan prezydent zgłosił taki wniosek, wniosku o referendum, które można przeprowadzić razem z wyborami prezydenckimi, czyli w pierwszej turze wyborów prezydenckich około 10 maja. I mamy gwarancję ponad 50% frekwencji ważności referendum. I mamy koszt na poziomie 100 razy mniejszym, około 4-5 milionów złotych, tak jak pan redaktor... No to tak jak w 23 roku, 4-5 wydrukowanie, milionów. Czyli wydrukowanie tych 20 milionów kart do głosowania to jest koszt paru milionów złotych, czyli 100 razy mniej niż Donald Tusk chce wydać na budowę 49 centrów integracyjnych. To świadczy o tym, że de facto realizuje politykę migracyjną. Mamy do czynienia z niebywałą odmianą strategii zakłamywania, odwrócania wszystkich sensów wydarzeń, zawłaszczania idei Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o ochronę granic. Tusk, który do tej pory upatrywał w tych imigrantach nielegalnych, którzy szturmowali polską granicę, biednych ludzi szukających swojego miejsca na ziemi, dzisiaj wręcz szczuje na nich i robi orwellowską propagandę, to znaczy całkowicie odwraca sensy, zupełnie tak jak z prorosyjskością. No człowiek, który do tej pory kochał Rosję taką, jaką ona jest i dogadywał się z Putinem, próbuje zrobić z Prawa i Sprawiedliwości, która miała oczywistą historyczną, moralną, merytoryczną rację, jeśli chodzi o diagnozę stosunków polsko-rosyjskich, robi z Prawa i Sprawiedliwości, którego lidera brata Putin zamordował, robi partię prorosyjską. Taką samą operację orwellowską dokonuje teraz Tusk na emigracji, a realnie jest to tylko zasłona propagandowa, to znaczy szczuje na i że udaje, że kładzie się rejtanem i broni w ogóle wschodniej granicy przed nielegalną emigracją po to, żeby otworzyć granicę zachodnią. Po to, żeby otworzyć granicę zachodnią i ten nadmiar imigrantów, których się pozbywają Niemcy na mocy paktu migracyjnego, bez praktycznie nielegalnej readmisji, bo nie ma na tym żadnej kontroli polskiej policji, dostajemy tysiące nielegalnych imigrantów, dlatego nie ma kontroli na granicach. Krótko mówiąc, realizujemy politykę niemiecką i to 49 centrów integracyjnych jest tego oczywistym dowodem. A jednocześnie... Panie pośle, panie prezesie, panie pośle, a może prezes jest posłem? Tak? Pan prezes był posłem. A. No to myślę, że dożywotnio można mówić, panie pośle, tak jak na byłych ministrów, panie ministrze i tak dalej. Można na posła. Chyba, że pan profesor ma inne zdanie, ale to może sobie podyskutujemy na końcu. Ale żeby... nas senator dostaje dożywotnio, posłem. Nie, no, ale ministrem też był Jacek Kurski. Panie rektorze. Panie Jacku Kurski, panie prezesie, szanowny. Może to, co powiedział pan poseł Pietrykowski z Polski 2050, o tych kosztach, wypytując mnie, ile to referendum kosztuje, przecież wiemy ile. Najdroższe to chyba Bronisław Komorowski zarządził referendum, bo mu się kilka pytań w głowie ubzdurało, na które nikt nie poszedł i nie było wiążące. Ale pomijam to, panie prezesie. Jeżeli pan poseł Pietrykowski mówi o kosztach, to może to już jest ta narracja narzucona przez partie polityczne, żeby dzisiaj koalicja rządowa mówiła, nas nie stać na referendum. Nas nie stać na referendum, bo mamy gigantyczny deficyt, musimy nowelizować budżet 2 miesiące przed końcem roku, jesteśmy objęci unijną procedurą nadmiernego deficytu, nadmiernego zadłużenia, nie ma pieniędzy dla Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ma pieniędzy dla służb mundurowych, no to gdzie my mamy referendum organizować? No to komu? Ale wyjaśniłem, referendum może kosztować 4 miliony złotych. Ale 4 miliony to też są pieniądze, panie pośle. No. To niech pan da 4 miliony. Oczywiście, że są, ale dzisiaj mówimy o rządzie, który w pierwszym kwartale ma straty na spółkach Skarbu Państwa 300 milionów, gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości rok temu, 2 lata temu miał zyski rzędu 12 miliardów złotych, czyli jak widać, pieniądze nie mają żadnego znaczenia dla tego rządu. Ale żeby skończyć ten wątek tej fikcji, że tu się używa retoryki rzekomo antyimigranckiej, Donald Tusk, który teraz mówi, że ja przekonam Unię Europejską i ja im nakażę, że my nie będziemy podlegać żadnym decyzjom Unii Europejskiej w zakresie polityki
imigracyjnej, chociaż parę lat temu mówił nam, że będziecie za to ukarani, bo takie są reguły w Europie, to dzisiaj tych reguł już nagle nie ma. Ten sam Donald Tusk, a konkretnie jego partia, na 17 października na Leader Statement EPP mówi jasno w swojej deklaracji, że New Migration Asylum Pact needs to be implemented, to znaczy, że cokolwiek by się działo, to pakt migracyjny musi być wprowadzony. Podobna jest konkluzja tej Rady Europejskiej, o której była tutaj mowa, jako rzekomy excuse, dlaczego nie było Tuska na spotkaniu z Bidenem, ale przecież członkami Rady Europejskiej jest również Macron i Scholz, oni byli na spotkaniu z Bidenem, czyli dałoby się to pogodzić, więc to nie jest żaden excuse. I tam wyraźnie Rada Europejska apeluje do Rady Państw Członkowskich i Komisji, aby zintensyfikowały pracę nad wszystkimi kierunkami działań przewidzianymi w kompleksowym podejściu do imigracji przedstawionym w lutym 2023. Uwaga, Rada Europejska podkreśla, jak ważne jest wdrożenie przyjętych przepisów Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, nawet w 35 punkcie konkluzji ostatniej Rady Europejskiej mamy do czynienia z potwierdzeniem, że pakt migracyjny będzie... No to o tym mówiłem, tak. I jest zgoda, żeby przyspieszyć. Prawda jest zupełnie inna. Panie profesorze, jak to jest... Nie mówić do referendum. Jak to jest, panie profesorze, że dzisiaj demokratyczna większość, bo rok temu była niedemokratyczna większość, dzisiaj mamy demokratyczną większość i demokratyczny rząd i ta demokratyczna większość tak panicznie boi się najczystszej formy demokracji bezpośredniej, jaką jest referendum. Dlaczego? Ja nie wiem, czy się boi. Najwyraźniej pan poseł Petrykowski się boi i mówi rzeczy, które nie tylko na gruncie zdrowego rozsądka, ale także wiedzy socjologicznej są kompletnie nie do obrony. Mianowicie powiedział pan, ludzi się nie da zniechęcić. Otóż życie społeczne polega na tym, że wzajemnie się do czegoś zachęcamy i zniechęcamy. No i nie można. Propaganda. Jesteśmy podmiotami społecznymi, którzy angażują się w politykę, żeby zachęcić ludzi do pewnej wizji, do pewnych wartości i zniechęcić do pójścia błędną drogą. Otóż udało się skutecznie w tym metodami manipulacyjnymi zniechęcić Polaków do udziału w tamtym referendum. W referendum, które miało wzmocnić ochronę polskiej granicy i integralności Polski. I tej odpowiedzialności chwała pani poseł, że osobiście wzięła udział w referendum, zachowała się jako odpowiedzialny obywatel, ale tej odpowiedzialności za zawalenie referendum, które służyło naszemu bezpieczeństwu, nie wyprzecie w żaden sposób, bo to wszystko, co dzisiaj Donald Tusk mówi o obronie granicy polsko-białoruskiej, wzmacnianie muru postawionego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, że ten mur jest wzmacniany. Dobrze, że granica jest teraz broniona. Ale przedtem bezmyślnie dla interesów czysto politycznych krytykowaliście ofiarność polskich żołnierzy i policjantów, którzy byli na granicę. Ja znam opowieść ucznia klasy licealnej, który mówi mi o płaczu swojej koleżanki, córki policjantka, której nauczycielka polskiego krytykowała, jak to mogą tak nieodpowiedzialnie, zbrodniczo zachowywać się przedstawiciele służb mundurowych. Ta dziewczynka mówi z płaczem w oczach do nauczycielki, ale proszę pani, mój tata wykonuje rozkazy. Nagonkę na obrońców granicy i na ich członków rodzin do takiego stopnia potrafiliście doprowadzić. I dzisiaj uważacie, że nie można ludzi zniechęcać i zachęcać. No, trzeba mieć granice, jednak trochę minimum rozumności. Szanujmy ludzi i ludzie mają swój rozum i wiedzą, jak chcą. Ja mogę, panie redaktorze, coś powiedzieć? Tak, tylko bardzo proszę, pani poseł. Bardzo, bardzo dziękuję. Panie redaktorze, bo ja chciałam bardzo jasno powiedzieć, bo miałam ogromny zaszczyt w imieniu swojego klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego wtedy, kiedy była dyskusja w poprzedniej kadencji nad granicą i bezpieczeństwem, wypowiadać się w imieniu swojego klubu. I my byliśmy tym klubem, który poparł rozwiązanie budowy zabezpieczeń na granicy i budowy perymetrii. I powiem szczerze, że to była wielka i odpowiedzialna decyzja, bo to był tak naprawdę początek tego, na czym możemy bazować teraz. I chciałam powiedzieć, że również na poprzednim Sejmie, w poprzednim tygodniu były podejmowane dwie bardzo poważne i bardzo ważne ustawy. Ustawy o zwalczaniu terroryzmu w internecie
szczególnie propagowania treści terrorystycznych, zachęcania, nagabywania, pokazywania różnych rzeczy i realizacji systemu europejskiego wjazdu i wyjazdu. I to też w jakiś sposób wpłynie na stworzenie takiego jednolitego systemu kontroli tego wszystkiego, co dzieje się na wszystkich europejskich granicach. Ale chciałam powiedzieć, że w interesie wszystkich stron politycznych jest zrobić raz na zawsze porządek z kontrolą tego wszystkiego, co nazywa się migracją, bo jeżeli tego nie zrobimy, to rzeczywiście będziemy mieli bardzo poważny problem. A wszystkie służby mundurowe, policja, straż, wojsko, wszyscy ci, którzy są na granicy, wykonują najlepszą robotę. I za to naprawdę należy im się dziękować i nikogo nie wolno pokazywać palcami, że robi coś nie tak, jak powinien. To jest, jeżeli będziemy pluć do swojego gniazda, to nigdy nie będziemy narodem poważnym i nigdy nie będziemy w ważnych sprawach się jednoczyć. Pani poseł, no premier Morawiecki apelował do Donalda Tuska, żeby zawetował pakt migracyjny. Takiego weta nie było. Mamy tę inicjatywę referendalną, która będzie po prostu zielonym światłem do tego, żeby polski rząd nawet wyłamał się z tej unijnej polityki dążącej do relokacji nielegalnych migrantów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Trzeba od czegoś zacząć, tylko zgoda, PSL zagłosował za, ale dzisiaj nie w tym rządzie, nie ma zgody na to i nie ma chęci nawet do tego, żeby o tym porozmawiać. Może pani poseł Urszula Nowogórska jest chętna, ja tylko niestety chciał... osoby decyzyjne nie są chętne. A ja bym się chciał pani poseł zapytać, co wy w tej koalicji robicie na litość boską? No tacy mądrzy ludzie, no. Dziękuję. Dziękuję. Do kogo? Do posła Pietrykowskiego czy do Nowogórskiej? A możecie mieć premiera. Do pani Urszuli Nowogórskiej. A pan poseł Pietrykowski, pani dziękuję. Ja bym jeszcze chciał na ten pakt migracyjny rzucić kontekst europejski, bo pakt zakłada formułę europejskiej solidarności. Są kraje, które są najbardziej narażone na masową migrację, chodzi tu głównie o Włochy i Grecję, prawda? One ogromny ciężar przyjmowania tych migrantów ponoszą i tu jest takie założenie, że powinniśmy jako wspólnota europejska solidarnościowo do tego podchodzić. Jak ktoś nie chce przyjąć, migranta ma płacić 20 tysięcy euro. Ale zapomina się, że zasada solidarności była łamana przez najważniejsze państwa Unii. Cały projekt Nord Streamu, czyli interes niemieckiego biznesu z rosyjskim biznesem, to było łamanie zasady europejskiej solidarności. I sytuacja, w której Polska przyjęła największą część uchodźców z Ukrainy, miliony w pierwszej fali, i nie otrzymaliśmy żadnej rekompensaty za to wszystko, jest też przejawem złamania unijnej solidarności. 50 euro na uchodźcę. I wszyscy euroentuzjaści, którzy mówią o tym, jesteśmy częścią wspólnoty, musimy być solidarni, niech pamiętają, że ci, którzy dzisiaj wzywają do solidarności, łamali ją brutalnie dla swoich rozmaitych interesów. Oczywiście. Gdy Angela Merkel mówiła willkommen dla milionów nielegalnych migrantów w roku 2015, to myślała o niemieckim rynku pracy, w czym się zresztą przeliczyła, a nie myślała o konsekwencjach dla innych krajów i o prawach człowieka wspólnoty europejskiej. Panie profesorze, skoro był pan łaskawy już skrytykować tutaj przedstawiciela trzeciej drogi. Nie, ja gdy pan panie poseł, profesorze, nie, słyszałem, co słyszałem. No, gdy pan poseł miał rację, to popierałem. No. Gdy błądził, skrytykowałem. No to mówię, ale no, gdy błądził, to pan muszę skrytykował. Muszę przemieścić się zgodnie z poleceniem kancelarii prezydenta w inną część rzeczywistości. A ja teraz chciałem prezydenta wypuścić i poprosić pana o komentarz jeszcze. To może pan jeszcze 3 minuty zostanie, tak. Co? Trzy, tak. Tylko jeszcze jedna rzecz. Skoro pan już był łaskawy skrytykować pana posła Pietrykowskiego za to, że zniechęcili ludzi do referendum, to panie pośle, to może dzisiaj po prostu trzeba oddać pieniądze. Ludzie wiedzą, jak ma... Czy Polska 2050 ma 5 milionów, żeby oddać ludziom za to, żeście zniechęcili do referendum? Naprawdę, panie redaktorze, Polacy to bardzo mądrzy ludzie i ludzie wiedzą, jak mają głosować. Nie trzeba ich zachęcać, zniechęcać. Oni wiedzą. No niestety, czasami zagłosują inaczej niż pan redaktor sobie życzy, ale takie są prawa demokracji. Ja sobie niczego nie życzę, szanowny panie. Chodzi mi tylko o to, panie redaktorze, żebyście socjotechniki wobec ludzi nie stosowali, a mają, stosowali ludzie wiedzą, socjotechnikę. Ludzie wiedzą, jak mają głosować. Jesteśmy bardzo mądrym narodem. Pan, no to jest właśnie socjotechnika. To ja jako moment, jesteśmy to nie mądrym moment, narodem, ale głosujcie przeciw. A pan uważa, że nie jesteśmy? A propos mądrości, to ja pan uważa, powiem, że nie jesteśmy. Jesteśmy. No. Panie pośle, to a propos mądrości, ja podam panu twarde dane socjologiczne, tak, zebrane przez badaczy sprzyjających obecnej ekipie rządzącej, żeby pan zobaczył, że ta mądrość w narodzie nie jest równo rozdzielona. Mianowicie,
Sławomir Sierakowski, związany z krytyką polityczną, Przemysław Sadura, profesor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, obaj zwolennicy obecnej ekipy rządzącej od lat, opublikowali w zeszłym roku badania, w których jasno pokazali, że zwolennicy PiS-u, oglądając telewizję publiczną, jednocześnie rutynowo często oglądali TVN. Natomiast zwolennicy jednocześnie? W tym samym czasie? Płodozmian stosowali. Natomiast zwolennicy Platformy oglądali TVN i nigdy nie zaglądali do TVP. To jaka część elektoratu jest bardziej inteligentna? Ta, która konfrontuje źródła wiedzy pochodzące z różnych profili ideologicznych, czy ci, którzy mają jeden wąski kanał? Ja bardzo chętnie przychodzę zarówno do Polsatu, TVN-u, jak i TV Republiki. I bardzo się cieszę, że pana w Republice spotkałem. Dziękuję. Polacy są mądrzy w różnym stopniu. Okazało się, że ci, którzy wybrali obecnie rządzących, wykazywali się raczej zacieśnieniem horyzontów niż ich szerokością. To panie profesorze, ile pan jeszcze z nami zostanie? Już nie najlepiej ani chwili. Czyli już mam nie wypuszczać pana prezydenta? Proszę mnie nie wypuszczać. Przepraszam bardzo za to nieporozumienie, ale przydzielono mi inne zadanie i muszę się przemieszczać do pozostałej części. Szanowni państwo. Do zobaczenia. Przepraszam. Miłego dnia. Dziękujemy za obecność. Profesor Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta. Pan profesor nie wiedział, że program jest dłuższy. Program, przypominam, trwa do godziny 10.30. Szanowni państwo, to może porozmawiamy sobie o emeryturach z byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Okazuje się, że ustawa dezubekizacyjna, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości przeforsował i która weszła w życie po 2016 roku, dzisiaj przestaje funkcjonować, bo masowo byli współpracownicy aparatu bezpieczeństwa PRL-u otrzymują zwroty, jak uznaje rząd i część sądów, nienależnie potrąconych świadczeń emerytalnych i rentowych. To są kwoty sięgające już miliardów złotych, biorąc pod uwagę też wyroki sądów. Ale co zaskakuje, dziwi i powinno niepokoić, to są decyzje, które zapadają w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Był najpierw minister Kierwiński, teraz minister Siemoniak. W ciągu tych 10 miesięcy rządów Donalda Tuska resort spraw wewnętrznych wydał kilkaset decyzji, ponad 700 decyzji, które przywracają wysokie emerytury, a przypominam, że w niektórych przypadkach wynoszące nawet 20 tysięcy złotych miesięcznie byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa i współpracownikom całego komunistycznego aparatu bezpieki. Proszę spojrzeć na grafikę, na krótki materiał. Ponad 700 decyzji w zaledwie 9 miesięcy wydali szefowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak, w których przywracali pełne świadczenie emerytalne byłym funkcjonariuszom komunistycznych służb, ustalił portal niezależna.pl. Do tego dochodzą tysiące wyroków, które zakład emerytalny MSWiA natychmiast realizuje. Dawniej SBC to chyba jedyna grupa społeczna, wobec której Platforma Obywatelska dotrzymała wyborczych obietnic. Wczoraj 40. rocznica śmierci, brutalnego zabójstwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. A ludzie z aparatu bezpieczeństwa tamtej władzy dzisiaj mają przywracane wysokie emerytury. Panie pośle. No tak. Tusk to obiecał w kampanii, bo przecież tam pytał ktoś go o to, dlaczego tak nas rozjechał PiS jak walec, nas byłych SB-ków. Czemu nas rozjechał PiS jak walec? A Donald Tusk odpowiedział temu panu, krzywdy zostaną naprawione. Zadziwiające jest to, że w owych czasach te służby miały też wyjątkowe życie, wyjątkowe pensje, mieszkania za darmo i różnego rodzaju przywileje. I jak widać, proszę państwa, to stadne zachowanie dzisiaj ministerstwa ma miejsce. No ja tam rozumiem, że w takim szerokim tego słowa znaczeniu, jeżeli sprzątaczka pracowała w jakichś konsumach, bo tak się te sklepy nazywały, to ona nie jest równa oficerowi, który zamordował Popiełuszkę świętej pamięci. Więc być może tutaj coś tam, ale nie zagłębiałbym się w ten temat. Decyzje zostały kiedyś tam zawarte. Sądy działają. Jeżeli są pokrzywdzeni ludzie, to mogli w sądach występować w tej sprawie. Inaczej spytam, w pana ocenie ustawa była dobra czy zła? Czy wszystkich wrzuciła do jednego koszyka? Czy może być bardzo duży odsetek osób,
niesprawiedliwie może pokrzywdzonych. Nie duży odsetek, ale jedna osoba pokrzywdzona to już źle. To po prostu wydaje się, że sama inicjatywa jest jak najbardziej potrzebna. Natomiast trzeba też wiedzieć, że po drodze, wiem zresztą, że oficerowie SOP-u również zostali tą ustawą objęci, co już w ogóle nie miało nic wspólnego z reżimowym, że tak powiem, traktowaniem sprawy. No tak, ale mamy funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy bezpieki, którzy pojawiali się, panie pośle, na wiecach, na spotkaniach wyborczych obecnej koalicji rządowej. I oni tam lamentowali, że mają niższe emerytury. Oni mówili, że w stanie wojennym oni nie przypominają sobie, żeby nadmiernie prześladować ludzi, jakieś ścieżki zdrowia, kto o tym słyszał. Takie kłamstwa. A Donald Tusk im powiedział, że krzywdy będą naprawione, a dzisiaj resort spraw wewnętrznych wydał ponad 700 decyzji, żeby przywrócić wysokie renty i emerytury. No. Ja nie wiem, co to są za decyzje, natomiast ja mówię o zupełnie czym innym. No. Ja mówię, że po prostu zwyczajnie widzę wyraźną różnicę pomiędzy tym, kto mordował i był tym tempakiem, bo to najczęściej tak to wyglądało, ze służb bezpieczeństwa, a tym, który na przykład był milicjantem regulującym ruch. No. I powiem panu tak, że... Chyba wyłączeni byli z tej ustawy lekarze. No nie wiem, ja znam przypadek na przykład, że funkcjonariusz BOR-u, Biura Ochrony Rządu, został zakwalifikowany, więc myślę, że ta ustawa była za szeroka. Pan poseł Pietrykowski, przywracane są bardzo wysokie emerytury. Ja przypomnę też orzeczenia sądu. W 2023 roku resort spraw wewnętrznych musiał wypłacić, uwaga, 1,5 miliarda złotych w wyniku przegranych ponad 9 tysięcy procesów dotyczących właśnie wcześniej obniżonych świadczeń emerytalno-rentowych. Jak pan na to patrzy? Uważam, że to są indywidualne rozpatrzenie tych wniosków i każdy musi być traktowany indywidualnie. Tak jak powiedział pan poseł, to ktoś, kto sterował ruchem, a ktoś, kto wykonywał inne czynności. Natomiast panie redaktorze, powiem tak. W latach 70., 80. ja byłem dzieckiem i nikt nie wie, jakby się wtedy zachował i po jakiej stronie barykady by stanął. Nie wiem, panie redaktorze, po jakiej stronie barykady by stanął. Szacunek dla tych, którzy stanęli wtedy po właściwej. Natomiast nie nam oceniać, jak zachowali się ci ludzie. To były ich suwerenne decyzje. I nie nam oceniać, czy te decyzje były słuszne, czy były niesłuszne. Natomiast, cóż, indywidualnie należy to rozpatrywać. No to jest czysty nihilizm. Jacek Kurski. Bardzo, panie pośle. No panie pośle, jak można mówić o najnowszej historii Polski, że nie nam oceniać, nie wiemy, co byśmy zrobili. No jest, historia jest znana. No było dobro i było zło. No była komuna, która mordowała i była tutaj reprezentacją sowieckich bandytów i zniewalała społeczeństwa. I była opozycja Solidarność, która w największym skrócie doprowadziła do odzyskania wolności przez wsparcie oczywiście Ameryki i tak dalej, i tych procesów międzynarodowych. No, nie można po tylu latach, panie pośle, mówić, że nie wiadomo co. Wiadomo co. I dobro musi być nagradzane przez państwo, a zło musi być potępiane. Rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawił pewne krzywdy, właśnie redukując emerytury bezpieki nie do, żeby zabierać im, tylko sprowadzić ich do średniej krajowej. Do średniej krajowej. SBEK, nawet taki, który dokonywał przestępstw, ma dzisiaj średnią krajową emeryturę, chociaż moim zdaniem nie powinien mieć żadnej emerytury w wolnej Polsce. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zaliczył okres walki w podziemiu po stanie wojennym do okresu Okrągłego Stołu bojownikom Solidarności Podziemnej jako okres stażowy, bezskładkowy, ale stażowy, liczący się do naliczania emerytury. To piękny gest. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podwyższył opłaty za posiadanie Krzyża Wolności i Solidarności z 460 zł do 1700. To mało, ale to przynajmniej jest jednak jakiś gest. Więc rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawiał tutaj krzywdy. Tymczasem przychodzi Tusk i robi znowu z powrotem, robi fawory dla i przywileje dla SBEK-ów. Jakim prawem? Kim trzeba być? Co ten człowiek ma na sumieniu? Co na niego mają, że musi się wywiązywać bezpiece z tego rodzaju zobowiązań? To trzeba wyjaśnić i to jest absolutny skandal. Nie ma zgody na to, żeby 40-lecie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego, doprowadzać do sytuacji, w której teoretycznie jest możliwe, żeby mordercy
Księdza Popiełuszki dzisiaj na mocy decyzji ministra spraw wewnętrznych, który dojdzie do wniosku, że może dobrze się resocjalizują tutaj w wolnej Polsce, mieli znowu powrót do uprzywilejowanych emerytur. Stan prawny, który proponuje Tusk, umożliwia teoretycznie mordercom Popiełuszki, księdza Jerzego Popiełuszki, powrót do uprzywilejowanych emerytur. I to nie jest jedynego rodzaju tego działania. Mówię do państwa z Gdańska. Tutaj Klub Rady Platformy Obywatelskiej na najbliższą sesję Rady Miasta Gdańska w czwartek chce wnieść uchwałę o rozpisaniu konsultacji społecznych, żeby zamienić i znieść ulicę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Gdańskim Przymorzu, w mieście, gdzie Lech Kaczyński był działaczem Solidarności, w mieście, gdzie Lech Kaczyński był wiceprzewodniczącym, pierwszym wiceprzewodniczącym Solidarności, realnie sprawującym pracę i zarządzanie Solidarnością, kiedy Lech Wałęsa ubiegał się o prezydenturę w okresie przełomu, na powrót do Dąbrowszczaków, czyli brygady ochotników z Polski, którzy wzięli udział po stronie sowieckiej, po stronie komunistów hiszpańskich w rebelii przeciwko Franco, wojnie domowej, po stronie komunistów, wojnie domowej w Hiszpanii. I dzisiaj 40 lat wolnej Polski, 35 lat wolnej Polski, 40-lecie zabójstwa księdza Popiełuszki, ubecy wracają do przywilejów i próbuje się zdetronizować ulicę świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego na rzecz jednak formacji. Panie prezesie, no właśnie, jak ci ludzie się mają czuć? To jest skandal. Jak ci ludzie się mają czuć? Wczoraj w Warszawie widzieliśmy no chyba setki tysięcy osób. Marsz Papieski to hasło przewodnie. Zło dobrem zwyciężaj. Msza święta. 40. rocznica zamordowania błogosławionego księdza Popiełuszki. Jak się mają czuć ci ludzie, którzy w tamtym systemie wychowani, urodzeni, mieli odwagę, żeby się mu przeciwstawić, którzy dzisiaj pobierają powiedzmy 2000 zł emerytury albo renty, a słyszą o tym, że ich oprawcy mają przywracane świadczenia. Ja nie mówię, że nie pojawiły się błędy, bo wiemy, że pojawiły się błędy przy tej ustawie, ale czy naprawdę na aż tak masową skalę, to mnie zastanawia tylko. Czym innym jest korekta błędów, drobnych błędów, to można na poziomie legislatury zrobić, a czym innym jest pewna aksjologiczna intencja odwrócenia całego porządku i wektora moralnego, którą proponuje Tusk, który chce nagradzać tutaj ludzi tamtego systemu. I proszę zwrócić uwagę, że oczywiście, że się naród się budzi, że kilkadziesiąt czy 100 000 Polaków przeszło w tym marszu, to piękne. To piękne, że się naród budzi, ale my na poziomie politycznym powinniśmy tę aksjologię, która broni wartości Polski, która mówi jasno, że komuna była złem i bezpieka była złem, my to powinniśmy bronić na poziomie właśnie legislacyjnym. Jest czymś straszliwym, że Platforma wraca do tego rodzaju odwrócenia porządku, a to, co się próbuje zrobić w Gdańsku, jest naprawdę wielkim skandalem. Konsultacje społeczne po to, żeby detronizować pomniki, żeby zwalać ulicę Lecha Kaczyńskiego, mają trwać do 31 marca. Co pokazuje, jeśli ta uchwała haniebna zostanie w czwartek przegłosowana przez Radę Miasta Gdańska, co pokazuje, że Tusk próbuje wpisać walkę z PiS-em nawet na tym poziomie już zamordowanego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego świętej pamięci, w kampanię prezydencką w przyszłym roku. To jest po prostu niegodne i haniebne. Widzi pan, chodzi o to, że państwo na tych swoich wiecach wyborczych, premier Tusk nie potrafił nazwać zła po imieniu. Wasi wyborcy, ci, którzy was wspierali, na przykład generał Mazguła. Inni byli funkcjonariusze SB, pułkownik. Którzy przychodzili... Słucham? Pułkownik. Pułkownik, przepraszam. Pułkownik Mazguła. Inni, którzy przychodzili na wasze spotkania i lamentowali, że pracowali w aparacie bezpieczeństwa, mówili, przyznawali się do tego, mówili, że byli funkcjonariuszami i że PiS pojechał po nich jak walec. Wasz premier nie potrafił nazwać zła po imieniu, nie potrafił na tym spotkaniu powiedzieć: panie, był pan w służbach, to się panu należy po prostu redukcja wynagrodzenia, niech się pan cieszy, że pan ma średnią krajową emeryturę czy rentę. Wy po prostu obiecaliście tym ludziom, że dostaną więcej pieniędzy. Szkoda, że nie zaprosił pan do dzisiejszego programu prokuratora Piotrowicza. Na pewno by chętnie odpowiedział pytam na to pana, pytanie. Pytam pana o tak, te konkretne przykłady. Dlatego ja odpowiadam. Należy to rozważyć indywidualnie. Natomiast jeżeli mówimy o rentach tamtego systemu i o wynagrodzeniach tamtego systemu, co się komu zależy, zachęcam. Prokurator Piotrowicz na pewno jest chętny, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Był
po tamtej stronie barykady. Dzisiaj jest nominatem Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcam, on będzie miał wielostronną informację, jak to wygląda. Był prokuratorem. Co z tego, że był prokuratorem? No właśnie. Byli też sędziowie. No tak. Tylko mamy sędziów na przykład stanu wojennego, którzy skazywali opozycjonistów, a dzisiaj orzekają w Sądzie Najwyższym. No tak. Co innego. To niech pan pokaże konkretne przykłady, gdzie pan pokrzywdził jakichś ludzi, gdzie przyłożył rękę do tego, że osoba niewinna miała stawiane zarzuty, potem została za coś skazana. Ja tylko mówię, że to są indywidualne przypadki i jednym z takich osób był pan prokurator Piotrowicz, który stał wówczas po tamtej stronie barykady, dzisiaj jest nominatem Prawa i Sprawiedliwości. No czy on jest za tym, żeby te emerytury obniżać czy podwyższać? Przykłady, które trzeba zweryfikować. Tak jest, indywidualne przypadki. Dlaczego zła nie potrafiliście nazwać po imieniu, widząc funkcjonariusza SB, który lamentuje, że mu wzięli wynagrodzenie i obcięli do średniej krajowej emeryturę, dlaczego premier Tusk nie miał odwagi nazwać zła po prostu po imieniu? O to mi chodzi, o to pana pytam. Dlatego, tak jak mówię, każdy przypadek należy rozważać indywidualnie. Pani poseł Nowogórska jeszcze w tym temacie. Znaczy ja się przysłuchuję, powiem szczerze, z wielką uwagą tego, co panowie mówicie. Ja chciałam się w 100% zgodzić z tym, co powiedział poseł Marek Jakubiak, bo w każdej grupie i w każdym systemie są ci dobrzy i są ci źli. I w każdym systemie są ci, którzy są również potraktowani niesprawiedliwie. Do mojego biura poselskiego, powiem państwu, przyszły 3 osoby, które zostały objęci tą ustawą. I z tych informacji, które ja od nich otrzymałam, one złożyły pozew zbiorowy, zostały niesłusznie potraktowane. I takich osób, które niesłusznie zostały potraktowane, jest trochę w naszym społeczeństwie i tym osobom należałaby się rekompensata. Natomiast ci wszyscy, którzy czynili zło, mordowali, gnębili, prześladowali, o tych ludziach nie rozmawiamy, bo to jest ich grzech względem społeczeństwa i drugiego człowieka. A to, co mówił w swoich kazaniach ksiądz Popiełuszko, bo w takim jednym, o ile dobrze pamiętam, chyba powiedział takie słowa, że zło dobrem zwyciężaj. No to było hasło przewodnie, tak, wczoraj tak, też marszu. Każdy we własnym sumieniu powinien to rozgraniczyć, bo byli i dobrzy, i źli sędziowie, tutaj przywołany przez pana posła pan Piotrowicz, był też i sędzia Kryże, który skazał Komorowskiego, pana Czumę, pana Ziemińskiego. Wielu było takich, którzy mają niechlubną historię i oni się powinni wstydzić. A ci, którzy byli uczciwymi obywatelami, powinni walczyć, jeżeli zostali niesłusznie potraktowani i zostali pokrzywdzeni, to powinna im w jakiś sposób zostać rekompensata czy też ukłon od strony państwa zapewniony. Ci, którzy zostali skrzywdzeni, bo ci, którzy czynili zło, powinni karę ponieść. Oczywiście. Ciekawe, jak za 10 lat dzisiejsze czasy będą oceniane. Wsadzanie ludzi do więzienia na miesiące, kobiet karmiących. Ciekawe, jak za 10 lat to będzie. No i wczoraj też właśnie nazwisko księdza Michała Olszewskiego bardzo mocno wybrzmiało w trakcie Marszu Papieskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję moim gościom. Jacek Kurski, Urszula Nowogórska, Norbert Pietrykowski, Marek Jakubiak, wcześniej profesor Andrzej Zybertowicz, program Miłosz Kłeczek Wysokie Napięcie. Szanowni państwo, dziękujemy za oglądalność. Dziękujemy za to, że państwo cały czas nas wspierają. Przypominam numer konta naszego fundacji. To wsparcie cały czas jest potrzebne. My z końcem roku zmieniamy siedzibę na nową siedzibę, nowoczesną, z nowymi studiami, z nowym sprzętem. Będzie jeszcze bardziej profesjonalnie. Już niedługo będziemy numerem 1, jeżeli chodzi o anteny informacyjne w naszym kraju. Teraz niedużo do pozycji lidera już nam brakuje. Przypominam także o formie wsparcia Republika 1 klik i QR kod, który w ciągu dnia widoczny jest na antenach telewizora, na ekranach telewizora. Można także korzystać z zakupów w sklepie internetowym sklep.tvrepublika.pl i kod rabatowy specjalnie dla państwa przygotowany na zakupy w naszym sklepie od mojego nazwiska Kleczek10. Proszę korzystać z kodu rabatowego widocznego w dolnej części ekranu. Dziękuję jeszcze raz moim gościom w studiu. Dziękuję państwu za udział w tym programie w niedzielnym pierwszym podsumowaniu politycznym i zachęcam, żeby jutro rano o godzinie 9 włączyć YouTube'a, bo od 9 jutro na YouTubie nowy odcinek programu Miłosz Kłeczek w ruchu. Kto będzie gościem? Być może przyszły prezydent. Kto go wystawił? Czy prezydent Andrzej Duda stoi za tym człowiekiem? Czy być może przeciwnie? Ten polityk chciałby prowadzić zupełnie inną politykę niż prezydent Andrzej Duda. Proszę spojrzeć na promocję. Do zobaczenia.